Szczęść Boże, drogie dzieci. Czy zdarzało się Wam, kiedy byłyście małe, zawołać na ulicy: tato, ten pan jest łysy, albo mamo, ta pani ma wielki nos? Wtedy dorośli mówili Wam szybko, że to nieładnie pokazywać na kogoś palcem. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, jak święty Jan Chrzciciel spotkał nieznajomego. I wielu sobie wyobraża, że był tak zdumiony, że pokazał go palcem. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą jasna i ciemniejsza kartka, serwetka, złoty papier, nożyczki, pisak, klej. Nazajutrz Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel powiedział: oto jest Baranek Boży, czyli Pan Jezus, i dzisiaj wykonamy baranka. Najpierw na jasnej kartce rysujemy głowę baranka. I wycinamy. Z reszty kartki odcinamy dwa paski. Teraz przecinamy je na połowę i w ten sposób powstały nam cztery nogi baranka. Czarnym pisakiem rysujemy kopytka. Na złotym papierze rysujemy aureolkę i wycinamy. Na głowie baranka rysujemy oczy, pyszczek baranka oraz dorysujemy uszy. Na przygotowaną aureolkę naklejamy głowę baranka. Zmarujemy klejem po drugiej stronie. Serwetkę naklejamy na niebieską kartkę, ale smarujemy klejem tylko na środku. Głowę naklejamy na serwetkę, czyli na tułów baranka. Przygotowane nogi naklejamy pod serwetkę. Na głowę baranka jeszcze zrobimy futerko. Wycinamy kawałek serwetki i naklejamy na głowie baranka. Dlaczego święty Jan Chrzciciel pokazał Pana Jezusa palcem? Na pewno ze względu na swoich uczniów. Bardzo chciał, żeby zwrócili na Niego uwagę i poszli za Nim. Ale zrobił to też, ponieważ był zaskoczony. Pan Bóg zapowiedział mu, że człowiek, nad którym ujrzy Ducha Świętego, jest obiecanym Mesjaszem. I święty Jan Chrzciciel zorientował się, że Pan Jezus jest właśnie tym człowiekiem. My także możemy wskazać Pana Jezusa innym ludziom. Na przykład, kiedy jesteśmy zmęczeni, ale widzimy, że w naszym domu ktoś inny jest jeszcze bardziej zmęczony i staramy się mu pomóc, zamiast sami odpocząć. Albo inaczej. Może lubimy się uczyć, lubimy zdobywać dobre oceny, to chyba każdy lubi, a nawet startować w jakimś konkursie. I widzimy, że ktoś nie radzi sobie aż tak dobrze i pomagamy mu. Albo jeszcze inaczej, lubimy się bawić, mamy ciekawe gry, ciekawe zajęcia, ale widzimy, że ktoś jest smutny albo samotny i myślimy o nim, jak mu pomóc. W takich sytuacjach wskazujemy na Pana Jezusa, chociaż wcale nie potrzebujemy używać do tego palca.